Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejną lekcję z rachunku różniczkowego, a tym razem zajmiemy się wypukłością i wklęsłością funkcji, oczywiście z uwzględnieniem również punktów przegięcia. Zapraszam gorąco. Zapewne pamiętasz, na poprzedniej naszej lekcji mówiłam Tobie o punktach przegięcia i mówiłam, że punkty przegięcia będę je tłumaczyła właśnie na tym spotkaniu pod względem graficznym i zwrócę uwagę na to, jaki związek punkty przegięcia mają z wypukłością i wklęsłością funkcji. Od tego zacznijmy. Pojęcie wypukłości i wklęsłości powinno nie być Tobie obce już ze szkoły średniej, ze względu na to, że w szkole średniej chociażby mówiliśmy czworokąty wypukłe. To znaczy jakie, a nie omawiało się raczej w czworokątów wklęsłych. Ja tutaj narysowałam przykład dwóch czworokątów. Ten czworokąt jest czworokątem wypukłym, no akurat prostokąt, ten jest wypukły, a ten jest wklęsły. I teraz, dlaczego ten jest wklęsły, a dlaczego ten wypukły? Otóż figura wypukła jest to taka figura, że jak połączysz dwa dowolne punkty tej figury, chociażby na przykład ten punkt z tym punktem, to zawsze otrzymam odcinek, który będzie zawierał się w tej figurze. A teraz figura wklęsła jest taka, że wystarczy, że znajdziemy dwa takie punkty. Ja znajduję chociażby tutaj i tutaj, że jak ja je połączę odcinkiem, to ten odcinek nie będzie należał do tej figury. Popatrz, tu jest nasza figura ta, prawda, czyli ten czworokąt wklęsły, a tu jest nasza figura ta, czworokąt wypukły. To są dwie różne figury, jedna wypukła, druga wklęsła. Ale tak, na chłopski rozum, jak należy do tego podejść? Figura wypukła to jest taka, która, patrząc na nią od dołu, zawsze pamiętaj, od dołu patrzymy, nie ma takiego wklęśnięcia. Czyli nie ma takiej jakby takiego dołka. Tutaj, widzisz, jest to wklęśnięcie, czyli dlatego jak patrzymy od dołu do góry, tak samo tu jak patrzymy od dołu do góry, to tutaj żadnego wklęśnięcia nie ma. Jest to figura wypukła. Natomiast tutaj jest wklęśnięcie, figura wklęsła. Jak to wygląda na funkcjach? Popatrzmy. Przykładem. Weźmy sobie taką funkcję. Jest to funkcja kwadratowa, którą znasz ze szkoły średniej. Jest to funkcja wypukła. Cały czas popatrz, jak ja na nią będę patrzyła od dołu, to nie ma wklęśnięcia. Jest to figura wypukła. Funkcja wypukła mówimy. Natomiast gdybym tak zrobiła, prawda, tą moją parabolę ramiona skierowała na dół, to widzę, że jest takie wklęśnięcie, patrząc od dołu. Jest wklęśnięcie, czyli jest to figura wklęsła. Czyli mamy przykłady, chociażby takie proste, funkcji kwadratowych. Jedna wypukła, druga wklęsła. No to spróbujmy sobie narysować jakiś wielomian. Ja tak oczywiście bez układów współrzędnych rysuję jakiś wielomian. I teraz popatrz. Ten wielomian, jak ja patrzę do pewnego momentu, czyli tak, patrzę sobie tutaj, jest dołeczek, czyli jest wklęśnięcie, ale bo patrzę tak od dołu, nie? Na ten wielomian mój, od dołu zawsze. Tu jest wklęśnięcie, a jak patrzę tu od dołu, tu jest wypukły. Czyli gdzieś zmienia się z wklęsłego na wypukły. I tam, gdzie się to zmienia, to jest punkt przegięcia. Czyli ja o punkcie przegięcia mówiłam na poprzednim naszym spotkaniu, ale tu pokazuję, jak bardzo ważny wpływ na wykres ma punkt przegięcia, bo w tym punkcie, który często znajdujemy właśnie, następuje zmiana. Popatrz, tu jest ten dołeczek, takie wklęśnięcie. Patrzę od dołu, jest wklęśnięcie. A teraz, patrząc od dołu, tu jest wypukłość. Prawda? Tu jest wypukłość. Czyli tutaj jednak ta figura już wygląda, ta funkcja w tym wypadku jak ta. Natomiast ta część wygląda jak ta. I tu jest ten punkt przegięcia. On ma jakieś tam współrzędne, prawda? X0, Y0. Punkt przegięcia, w którym funkcja zmienia swój, mówimy ładnie, stan. Czyli z wypukłej robi się wklęsła. Z wklęsłej robi się wypukła. I teraz. My wiemy, że punkt przegięcia wyznaczamy jako druga pochodna od x równa 0. Tak. Na podstawie tego warunku wyznaczamy punkt przegięcia. Natomiast teraz ja dołożę, że funkcja moja
ale moja funkcja, oczywiście wyjściowa, jakaś tam moja f od x, jest wypukła wtedy, jeżeli druga pochodna jest dodatnia. A z kolei następuje wklęśnięcie, czyli moja figura, czy też moja funkcja, prawda? Już bardziej skupmy się na tych funkcjach, bo tym się zajmujemy teraz. Moja funkcja jest wklęsła, jeżeli druga pochodna jest mniejsza od zera. I to chciałabym, żeby dobrze było przez Ciebie zapamiętane. Wypukłość, wklęsłość powinna Ci się kojarzyć z drugą pochodną. Jeżeli druga pochodna dodatnia, to w tym przedziale funkcja wypukła. Jeżeli druga pochodna ujemna, to w tym przedziale funkcja wklęsła. Natomiast punkt przegięcia, który może być, może go nie być, prawda? Różnie to jest w zależności od funkcji. No to punkt przegięcia to jest taki punkt, gdzie właśnie druga pochodna równa się 0. A na rysunku, jak widzisz, jest to punkt, w którym funkcja zmienia swój stan. Z wklęsłej robi się wypukła, albo również byłoby na odwrót, z wypukłej mogłaby się zrobić wklęsła. I to myślę, że już spokojnie nam wystarczy do tego, żeby rozwiązywać zadania i badać, kiedy funkcja jest wypukła, kiedy funkcja jest wklęsła. Znaleźć przedziały wypukłości, czy też wklęsłości funkcji. Funkcja numer 1, f od x o wzorze minus x logarytm naturalny z x. Mam zbadać, kiedy ona jest wypukła, kiedy ona jest wklęsła. Bez rysowania, tutaj bez rysowania wykresu funkcji, bo o tym będziemy mówić na kolejnych naszych spotkaniach, ale mam to się nauczyć badać. Dobrze, żeby to zrobić, oczywiście na początek dziedzina. Pamiętamy, że dziedzina w przypadku logarytmu, wiemy, że ta liczba logarytmowana ma być dodatnia, czyli ja mogę brać pod uwagę tylko liczby dodatnie, od 0 do plus nieskończoności i tylko w tej dziedzinie będę podawała przedziały wypukłości bądź wklęsłości. No to co? No to liczymy sobie pierwszą pochodną. Tutaj widzimy, że jest iloczyn, więc trzeba ze wzoru na pochodną iloczynu, czyli pochodna z pierwszego to minus 1 razy to drugie, czyli logarytm naturalny z x, dodać to pierwsze, czyli minus x razy pochodna z logarytmu naturalnego z x, czyli 1 nad x. No czyli to się równa. Tu napiszemy minus logarytm naturalny z x, a tu się nam tak właśnie złożyło, że te x możemy skrócić, czyli będę miała minus 1. No pierwsza pochodna jest, ale teraz potrzebujemy jeszcze drugiej pochodnej do wypukłości, do wklęsłości. Czyli mamy tutaj sytuację już prostą, minus logarytm naturalny z x, czyli będzie minus pochodna z logarytmu, to jest naturalnego, to jest 1 nad x, a pochodna z minus 1, 0. No i teraz tak, gdybym chciała szukać punkty przegięcia, bo interesowałoby mnie właśnie zbadać, w którym momencie ta moja funkcja zmienia się z wypukłej na wklęsłą, to wtedy bym to przyrównała do zera. Ale ja teraz będę robiła coś innego. Ja będę sprawdzała, kiedy moja funkcja jest wypukła, czyli będę zapisywała warunek, że druga pochodna ma być dodatnia. Zastanówmy się. Czyli minus 1 nad x ma być większe od zera. Powiedziałam, że iloraz ma taki sam znak jak iloczyn. O tym już mówiłam na wcześniejszych naszych spotkaniach. Dlatego ja to zastąpię szybciutko iloczynem. Czyli minus 1 razy x zrobię, czyli minus x. Pomnożę przez minus 1, dochodzę do wniosku, że x jest mniejsze od zera. A przecież takie być nie może. Czyli to jest sprzeczność. Sprzeczność, czyli w ogóle moja funkcja nie będzie wypukła. Ja pierwsze badałam wypukłość. No to teraz zbadamy wklęsłość. No przypuszczamy już jak będzie, ale ja zapiszę dokładnie taki warunek. Tak samo będę zapisywała, mnożę czy tam dzielę przez minus 1. Wychodzi mi x większy od 0, czyli jednym słowem od 0 do plus nieskończoności. O i patrzę sobie, że właśnie taką miałam dziedzinę. Czyli ja stwierdzam fakt, że moja funkcja jest w całej swojej dziedzinie wklęsła. Bo mniejsza od zera druga pochodna to znaczy, że funkcja wklęsła. Czyli piszemy komentarz. Funkcja wklęsła w przedziale od zera do plus nieskończoności. Czyli jednym słowem funkcja wklęsła zawsze. Ta konkretna funkcja zawsze mam na myśli w swojej dziedzinie. Funkcja numer 2 postaci f od x to się równa kreska ułamkowa w liczniku x do potęgi trzeciej, a w mianowniku x kwadrat minus 1. I mam teraz właśnie zbadać
przedziały wypukłości bądź kresłości tej funkcji. Oczywiście zaczynamy od napisania dziedziny, czyli musimy napisać założenie, że nasz mianownik absolutnie zerem być nie może. Jak ja tutaj przeniosę, spierwiastkuję, to dochodzę do wniosku, że x nie może być jedynką i x też nie może być absolutnie minus jedynką, czyli dziedziną są liczby rzeczywiste, ale bez minus jedynki, bez jedynki, czyli to muszę uwzględnić później, jak będę właśnie podawała przedziały wypukłości bądź wklęsłości tej funkcji. Dobrze, no to liczymy sobie oczywiście pochodną. Pierwsza pochodna poleci nam zapewne tutaj jako pochodna ilorazu, czyli pochodna z góry 3x kwadrat razy dół. Odjąć, teraz góra, x do trzeciej, razy pochodna z dołu, to jest 2x. No i podzielone przez x kwadrat minus 1 do potęgi drugiej. No to skoro tak, no to liczymy dalej, przekształcamy naszą tą pierwszą pochodną, czyli tu będę miała 3x do potęgi czwartej minus 3x do potęgi drugiej minus 2x do potęgi czwartej. I teraz tak, normalnie mówiłam, że nie podnosimy mianownika do kwadratu tutaj, ale będziemy musieli, bo jeszcze musimy jedną pochodną policzyć, więc podnieśmy to wzorem skróconego mnożenia. X do potęgi czwartej minus 2x do potęgi drugiej dodać 1. No to tutaj przeprowadzimy redukcję wyrazów podobnych, no i zostawiamy w takiej najprostszej postaci. Niestety to nie jest koniec. To nie jest koniec, ponieważ musimy policzyć jeszcze drugą pochodną. No to liczymy sobie naszą drugą pochodną. No i teraz będziemy znowu liczyć pochodną ilorazu. Pochodna z góry, czyli 4x do trzeciej minus 6x razy dół, czyli x do czwartej minus 2x kwadrat dodać 1. Odjąć, teraz góra bez zmian, razy pochodna z dołu, czyli 4x do trzeciej minus 4x. To są pochodne funkcji wielomianowych, więc nie ma problemu. Teraz na dole powinnam napisać mianownik do kwadratu, tak? Ale popatrz, tu już miałam do kwadratu pewien nawias i jeszcze raz do kwadratu, to mogłabym napisać x do kwadratu minus 1 do potęgi czwartej, bo ja później będę szukała przedziałów, kiedy ta pochodna druga jest dodatnia, kiedy ujemna, więc to mi się po prostu tak sprzyda, jak tak zapiszę. No to teraz będziemy to oczywiście przekształcać, czyli będziemy sobie to wyliczać. Wymnażamy każdy z każdym. To z tym, to będzie mieć 4x do potęgi siódmej. Dalej to z tym, czyli minus 8x do potęgi piątej. I to z tym plus 4x do potęgi trzeciej. Dalej to z tym, minus 6x do potęgi piątej. To z tym teraz, czyli plus 12x do potęgi trzeciej. I to z tym minus 6x. No to teraz dalej, tu wymnażamy, od razu będę znaki zmieniała. Tu będę miała 4x do potęgi siódmej, ale na minusie. Dalej to z tym będę miała na minusie, więc napiszę od razu plus 4x do potęgi piątej. Teraz tu będzie na minusie, więc od razu napiszę plus, bo ten minus tam po prostu zmienia wszędzie znaki. Czyli będę miała 12x do potęgi piątej. I tu minus i minus daje plus, ale ze względu na to, że jest z przodu minus, daje minus 12 x do potęgi trzeciej. I to wszystko ja tu zapiszę w postaci takiej, że zastosuję wzór skróconego mnożenia. X minus 1 razy x plus 1, prawda? Tutaj x minus 1 razy x plus 1, ale potęgę czwartą dam i tu, żeby wygodniej nam się tutaj pisało. No to teraz pasowałoby mi popatrzeć, co nam się ewentualnie skróci. Tu widzimy, że x do potęgi siódmej nam się skróciły. Dalej lecimy. No x do potęgi piątej mamy tutaj. I tu też mamy x do potęgi piątej. Ja tutaj może od góry będę pisała tą pochodną. Mianownik przepiszę, bo wiadomo, że mianownik jest tutaj bez zmian. No to teraz popatrzmy. Minus 8 plus 12 i jeszcze tutaj mamy x do potęgi piątej, czyli mamy razem mamy po prostu 8x do potęgi piątej. Teraz jeszcze tu mamy x do potęgi piątej, a to od razu napiszę, będę miała tutaj po prostu 2, żeby tego później już nie przepisywać w następnej kolejce. No to teraz x do potęgi trzeciej. Tu mi się 12x do trzeciej minus 12x do trzeciej troszkę się skasowało, ale więcej już nie mam, czyli muszę przepisać plus 4x do potęgi trzeciej i jeszcze tu mam minus 6 po prostu x.
No i teraz będziemy sobie badać, kiedy nasza druga pochodna jest dodatnia, czyli chcemy sprawdzić, kiedy funkcja jest wypukła. Czyli może wyciągniemy przed nawias od razu tutaj w liczniku 2x. Będziemy mieć x do potęgi czwartej, dodać 2x do potęgi drugiej i jeszcze minus 3 tu będzie, a mianownik bez zmian, to przepisuję ten mianownik i to ma być oczywiście większe od zera. Mówiłam już, że iloraz ma taki sam znak jak iloczyn, więc ja to wszystko w postaci iloczynowej teraz zapiszę. No troszkę tego będzie, ale trudno, więc tak zapiszemy. X minus 1 tu mamy do czwartej, x plus 1 do czwartej i to ma być większe od zera. Wszystko jest ok, tylko problem jest z tym tutaj. Dlatego, że to jest wielomian stopnia czwartego, ale dałoby się go ładniej zapisać, gdybym zastosowała podstawienie. No i gdzieś to musimy zrobić, może tutaj gdzieś na boku będę pisała, że ja za x do kwadratu podstawię t i wtedy będę miała t kwadrat plus 2t minus 3. Do jakiej postaci mogłabym to zwinąć? Oczywiście mogłabym sobie tutaj deltą policzyć, deltę policzyć, b kwadrat minus 4ac to będzie tutaj już 16 od razu, bo mam troszkę mało miejsca, więc będę miała t1 to jest minus b minus 4 nad 2, czyli będę miała minus 3 i t2 to będę miała minus 2 plus 4 nad 2, to będę miała 1. Chodzi o to, że ja mogę to zapisać w postaci teraz iloczynowej t plus 3, jak pamiętasz ze szkoły średniej, a w drugim nawiasie t minus 1, po to, że ja teraz to tak zapiszę, 2x i tu będę miała nie t, tylko muszę wracać do x kwadrat, dodać 3, a w drugim nawiasie x kwadrat odjąć 1, no i przepisuję x minus 1 do czwartej, x plus 1 do czwartej, większe od zera. Tu jeszcze wzorem skróconego mnożenia rozbiję, żeby już tak dopieścić to do samego końca, czyli będę miała znowu x minus 1, x plus 1, czyli jednym słowem, tu mi się zwiększy potęga na piątą i tu mi się też zwiększy potęga na piątą, ze względu na to, że tu mam x minus 1 i x plus 1, czyli tu dokładam jedno takie i tu dokładam drugie takie samo, prawda? Jedno do tego i jedno do tego. No i teraz popatrz, już będziemy rysować nasz wężyk, czyli ja narysuję oś liczbową, zaznaczam. Z tego miejsce zerowe to jest 0, z tego nie ma miejsca zerowego, bo to jest zawsze liczba dodatnia, bo jest x kwadrat dodać 3. Z tego mamy oczywiście jedynkę, z tego minus 1. Rysujemy wężyk. Wszędzie są znaki tutaj dodatnie przy najwyższych potęgach, czyli od góry. Lecimy. Nigdzie się nie odbija, dlatego że potęga piąta nigdzie nam się nie odbija i mamy plus, plus, minus, minus. Przypominam, że to, co teraz narysowałam, to jest wykres. To jest wykres drugiej pochodnej, szkic oczywiście tego wykresu drugiej pochodnej. Po co narysowałam? Bo mnie interesuje teraz, mogłabym oczywiście mówić o punktach przegięcia, prawda? Gdybym chciała nawiązać do wcześniejszej naszej lekcji, to zastanówmy się, czy w minus jedynce i jedynce był punkt przegięcia? Nie, bo nie należy do dziedziny. A teraz, czy w zerze byłby punkt przegięcia? Tak. W zerze jak najbardziej byłby punkt przegięcia, bo widzisz, druga pochodna zmienia swój znak z plusa, robi się minus. Dobra, no ale wejdźmy, bo mamy już mało miejsca, więc już skomentujmy tu. Skomentujmy właśnie tu, w tym miejscu. Czyli piszemy, nasza funkcja, ta oczywiście pierwsza, wyjściowa, jest wypukła i teraz w jakim przedziale? Od minus jedynki do zera, tam gdzie dodatnia druga pochodna. Gdzie jeszcze jest wypukła? Czyli funkcja jeszcze wypukła w drugim przedziale, czyli od jedynki do plus nieskończoności. No to mamy jeszcze funkcję wklęsłą. Funkcja wklęsła jest od minus nieskończoności do minus jedynki i jeszcze raz jest funkcja wklęsła w przedziale od zera do jedynki. Mamy tutaj kilka przedziałów. W jednych jest wypukła, w innych jest wklęsła. No tak bywa, tak po prostu w różnych sytuacjach bywa. Ten przykład był dosyć rozbudowany, popatrz, całą tablicę mi to zajęło, ale czasem są przykłady krótsze, czasem są dłuższe. Jeżeli uważasz, że tych przykładów jest stanowczo dla Ciebie za mało, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który jest na stronie dostępny www.aikamat.pl. Natomiast jeżeli tyle wystarczyło Ci tych zadań, no to postaraj się już teraz samodzielnie porozwiązywać przykłady z różnych publikacji naukowych, z różnej literatury. Ja zapraszam serdecznie na moją stronę
internetową, czy też na mój kanał na YouTubie. Do zobaczenia, no i do następnej lekcji.